21 kwietnia. Dobra, to zakładaj. Już. Rozpoczęłam nagrywanie. Wow. Lasagne. Witajcie. Witajcie. Teraz to była czwórka? Szczerze ci powiem, nie wiem. A nie trójka? Znaczy, nagraliśmy trójkę. No, to czwórka teraz. Ty, nie ma czwórki light, jest tylko czwórka RPG. No to lecimy RPG-a. O. Czyli najgłupsze mapy, no ale dobra. Te? No bo to są bez monumentów. A! Czy ja wiem, że takie głupie? Z bohaterami tylko, no nie wiem, no co kto lubi. Znaczy... Ja wolę się trochę pobawić. Dla mnie to bez różnicy. Ludzie. Wszystko jedno, to jest tylko spawn. Aż, no tak, nieważne. Lecimy. Matko, ciekawe, na który poziom będą potwory. 36. Ja. Ty podłośniałam mikrofon, mam nadzieję, że to ci nie przeszkadza. Nie. To dobrze. Gdyż mam słuchawki sobie, reguluję głośność, nie martw się. Spoko. Szczególnie, że ja nie nagrywam, no to... No. A, to. A tu był przecież monument. No był, ale już nie ma. Nie zacinaj. No czekaj, okay. Bo jeszcze ja się nie załadowałem. A no fakt. Aha, to jest... Aha, to jest ta mapa. No. To jest ta fajna była. To były te druidy, nie? Druidki. No. Idziemy w lewo, w prawo? Ja idę do handlarza. To jest w sumie to dobry pomysł. Ja się najpierw rozbiorę. Mrał. Czekaj, na który poziom? Na drugi, na szósty. Dobra, mamy tutaj już runy. Aczkolwiek ja mogę posprzedawać te z drugiego levela. Ty masz już na szósty? No bo dostaliśmy na poprzedniej mapie. A no fakt. A ja ich nie mogę. No jeszcze nie możesz, niestety. Bida no. W kraju. Najpierw sobie wszystko poukładamy. Mi to zajmie jakieś pół roku, bo wkładam i wyciągam te kryształy. A mi nic nie zajmie, ja już... Już? Sprzedałem. No. Aleś ty szybki. Wszystko sprzedałem. Dobra, to chodź może razem, idziemy w prawo. Chyba, że w lewo. Słuchaj, ja mogę iść gdzie bądź, tylko muszę się najpierw ubrać. A po co tam się będziesz ubierać takie? No wiesz. Potrzebne mówisz? Trzymaj laskę. Portki. Dwa pierścionki. Żuczki leśne, ale... Żuczki leśne? Hard. Bandyta szermierz. To nie będzie zbyt trudne. Powiadasz? Powiadam. Zanim ty skończysz układać ten ekwipunek, to ja już tutaj rozwalę jedną wioskę. Ja już idę. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, Jezu. Kliknij, żeby... Genovefa szła tutaj i dawaj tu kamerę. No już dałem kamerę, patrzy się jak walczysz. Och. Nie ma tak nie otrzymywać obrażeń. Pomimo to, że tarcza jest z drugiej strony. Nie? Dobra, teraz bardziej logicznie to wygląda. Tak jestem zaskoczony swoim damage'em, gdyż wszystko w pokowem wytrzymało się zwinność. A 3 damage'a, czy tam 4, to i tak nie jest zbyt dużo. Skoro ty go zaraz zabijesz, to ja już zacznę niszczyć budynek. Dobry pomysł. Co my tu mamy? Nekromancja, drugi poziom, ofensywa, trzeci poziom i kostur brzozowy. Ale czad. No.
Ładnie mi trzyma FPS-y, bardzo się cieszę. No, to jest taka gra, generalnie, że raczej nie byłoby dziwne, gdyby ci spadły FPS-y wręcz. Dlaczego? No dlatego na przykład, że ta gra jest z 2003 chyba. W ogóle przez wszystkie mapy będziemy zgadywać, z którego roku jest ta gra, ale żadne nie spojrzy na pudełko, nie? Znaczy, kurczę. A zresztą, czekaj, ja mam to pudełko. Boże, myślę, że mam na górze, a tutaj mam. 2004, widzisz. O. Czy się tak bardzo nie pomyliliśmy? Znaczy, ty tak. Oj, cicho. Ty mówiłaś z 2001. Haha. O, tu jest jeszcze żuczek. Ziuciek? No. Żuk leśny. Z pierwszego, no to lepiej nie idź sama. Ha, ha, ha. Bardzo śmieszne. To nie miało tak zabrzmieć. Zresztą drugi dla mnie jest rzucuś. No. Kryty w krzakach. Przemyślana ta mapa. O, już go zabiłam? Wow. Masz zbyt wysoką samoocenę. Okej. Okay. Czekaj, u góry coś jest? Nie, tutaj musimy iść naokoło. Tak się zastanawiam, w którym momencie dostaniemy monumenty bohaterów. Tutaj? Nią. Ja też nie wiem. Albo nigdy. Idziemy przez wioskę czy pod wioską? Pod wioską. Okej. Okay. Może zabij tego żuka przy wyjściu. Bo chcemy obalić wszystkie chyba potwory, nie na mapie? No ja bym wolała, nie? Ale jak pominiemy jednego czy dwa, to wiesz. Takiego się tego nie będzie. Jak to nie? Nie będzie nam pisało zwycięstwo. Nie? Nie. O, no to musimy zabić wszystko. Dlatego jednego wyrazu. Te. Idziemy do góry, czy idziemy na dół? OMG, KS, idę zabić te wszystkie. Tak, pójdę na tego. No. Walcz tam. O, tu jest monument. Gdzie? Ja też chcę. Wiesz, że jak jedno użyje monument, to drugie nie może? Wiem. O ty. Dlatego może ja użyję. Używaj, bo masz silniejszych bohaterów. No. Chyba, że ty chcesz. Znaczy, ja tego nie widziałem wcześniej. Dlaczego? Monumentu? Nie wiem. Może każdy odkrywa mapę na swoją rękę. Nie, ja widzę, gdzie ty co ty odkrywasz. To nie wiem. Wojownik Istvan, czy jakkolwiek się to wymawia. To się wymawia chyba Istvan. Istvan? Istvan. Deutschlandia? No, troszkę tak. Tak. Teraz zabijanie żuczków stanie się dwa razy prostsze. Jeee. Przepraszam. Cztery razy. It's an ambush. Mam siakiara. Siakiarka? Mam siakiara. To w takim razie gdzieś tu powinna być. Chociaż to jest w sumie bez związku, ale gdzieś tu powinien być drugi monument. Gdzieś w sumie po mojej stronie, ale ja całe swoje odkryłem. Nie ma. Rozkradli mnie. Może jest gdzieś wyżej. Może? Uważaj, one są z czwartego poziomu. Umrę. Nie masz gazety. No to by się przydała raczej kłoda, a nie gazeta. No ta ja. Show. Serio? A, uciekaj. Szczęście masz tutaj. Lekarzy, medyków masz tutaj. Medyków. A, dobra, nie będziemy się chrzanić pół godziny.
Juhu! Jest tu coś? Tak, zwłoki pająków. Nie. Ja myślałam, że jakaś skrzynka jest albo coś innego. O nie, toż to żuczki. Znowu. Jej. Przerażające, chowajmy się. No, się śmieję, że w Australii pająki mogą cię zabić. No. Zobacz, co tam jest na dole. Czy tam na... O, skrzynia. W sumie. Dobra, to rozsyłamy po kolei, żeby nie było... Ty idziesz iż trwanie, idziesz tam. Ciemno się robi. Zaraz będzie ciemno, zamknij się. Dzięki. Oglądałeś ten film? Nie. Francuska produkcja. Tytuł rrr. No. A może mrał? Nie mrał. Czekaj. To jest komedia, jest bardzo fajna. Tam wolę mrał. Mrał? Dobra. Postanowiłam nagrywać w sensie takie sesje po jednym tym, po jednej mapce. Wow. No. Ja od początku takie coś myślałem, że robisz. Nie, bo myślałam, że żeby nagrywać ten, w sensie całość, na przykład jakieś półtorej godziny, jakbyśmy siedzieli, to półtorej godziny i to wrzucać, ale... No tak będzie na 20 mapce. No, w sumie rację. Dobra, będę musiał cię wesprzeć w takim razie. No, mogłaś zostać, jak ci wolnałem tę naturę. Mam piąty poziom. Good job. Thank you. Ameryka jest z ciebie dumna. Chyba. Czekaj, zręczność i zwinność muszę buffować. Może w damage pójdziesz, bo ja jestem w sumie tankiem. Ale ten, jak idę w lekkie uzbrojenie, to muszę mieć zręczność i zwinność. Ale w siłę też będę sobie buffować. Średnie kwatery, co wy tu robicie? I o, w sumie już mogę mieć czapkę inną. Czekaj, nie mogę mieć innej czapki. Takie smutne. No. 6, 11, dobra, ale za to mój pupilek może mieć inną czapkę. On my command. Jestem szybsza. A jestem silniejszy. Brawo. Nie, ciekawe czy... W jakim stopniu byś mnie trafiała, jakbyśmy się lali na PvP? Nie wiem. Ja mam, kurczę, 50 wytrzymałości i 46 zwinności. Wow, nieźle. Niestety... Co? Mów. Wiesz, że blokuje mi to rozwój troszeczkę mojego ciężkiego uzbrojenia, no ale... Będę musiał w końcu w siłę coś zacząć dawać. Dawaj coś w siłę. Ja sobie myślę nad rozwinięciem dodatkowej umiejętności. To znaczy? Nie wiem, jakąś magię albo coś. No ja jestem... Ja jestem ciężkim białym magiem. Ciężkim białym magiem? Tak. O kurde, zostawiliśmy jednego. No, wyobraź sobie. Ja go pokonam! Dobra. Heroiczna pokonałam jesteś, go. Strasznie. Tak. Tutaj na górze jest żuk leśny. Przystawię. O, już widzę portal. To najpierw musimy troszeczkę powalczyć. I zostawiliśmy za sobą... Serio? A nie, dobra. No jest... Aha, nie widzisz? Na minimapie jest, tak? Tego też go nie widzę jeszcze. Tam jest na górze. Ej, kurczę, czy też już w 2004 wiedzieli, jak zrobić takiego fajnego koopa. No. To w sumie dobrze. No. W ogóle, kurczę, do tej pory mi się ta gra podoba, ja nie wiem. Taka jest świetna. Tak samo jak twierdzo. No. Twierdza też jest genialna. Chociaż ponoć trójkę zrąbali, nie wiem w jakim stopniu to jest prawda. Trójkę nie grałem, wiesz? Ja też właśnie nie grałem. Za drogie. Tak? To jest ta nowa, nie? No.
No to była ta droga, nie wiem. Chyba mi po prostu szkoda hajsu. Ja się nie mogę doczekać na tą nową ten. Co ma wyjść na początku przyszłego miesiąca. A co? Nie, to chyba w tym miesiącu. Nie, Remember Me. Aha, to nie wiem, co to. Chyba już wyszło nawet. Czekaj, styczeń, to masz kwiecień, maj. No. Kurde, podobała mi się ten, ta część twierdzy legendy. To było fajne, tylko trochę lagi były za każdym razem, jak grałaś. Tak? Nie wiem, miałam wszystkie dodatki do gry, ale poza podstawką jakoś reszta... Znaczy, poza podstawkami reszta jakoś nie za bardzo przypada mi do gustu. Ja tylko krzyżowiec legendy, tamte deluxe też mi nie przypadły. Ja tylko krzyżowca i dwójkę. No, mniej więcej jak ja. Hmm. Kurde, ile gragowych, które mi nic nie robią. Może tobie. Spokojnie, cię leczę w razie czego, jejku. Dziękuję. Jestem wdzięczna. Domyślam się. W sumie mogliśmy od razu iść tędy, ale... Jak? Dobrze, że nie posłuchałaś mnie. Bo byś się wbiła w całą biochę. Kurczę, zacząłem mieć lagozaury. Ja też. A, wiem dlaczego. Ojciec usiadł przy komputerze. Mój. A niech to. No, przerażające. Dobrze, że powiedziałeś, że twój, bo bym pomyślał, że mój. O, masakra. Zaraz powinno się to uspokoić mniej więcej, więc wiesz. Bo on jak tak siądzie i odświeży wszystkie strony naraz, te, jak ma tam 20 kart na przeglądarce włączonych, to masakra. Pomyślam się, wiem, co to za ból też mam podzielny. No. Masakra to jest jak odpalą YouTube'a na telewizorze. Tak? Tak. No. No są dość mocne lagi. Dobra, zaznaczymy jednego i... No, i dać się. Poradzą sobie. Oczywiście, ja myślę. Ja nie wiem, czy cię zdążę uleczyć. A najwyżej umrę. No tak, no. Minotaury. Minitaury. Minitaury. Oglądałeś Tobaskusa z tym jego tym, Animated? To basket? Czekaj, no. Little Tiny Minotaur. Chyba robi te piosenki, nie? No. Nie, nie oglądałem, tylko słucham jego piosnek. Z Assassin's Creed'a. No, te literale i te inne. To ma najlepsze. Jeszcze miał Cute Win Fail, to też było fajne. Muszę zobaczyć jego kanał, bo dawno nie wchodziłem. Może ma jakieś nowe produkcje? Na tym swoim najbardziej podstawowym to chyba tam nic już nie ma, poza tymi literarami, tymi animatedami. To już tam nic nie robi. Nawet Qunwin Fei przestał robić, ale za to jego gamingowy kanał jest w pełni rozkwitu. Wow. 4 miliony subskrypcji ostatnio dobił. Ja tam mam trochę mniej. Tam. No to minimalnie. To... To wiesz, parę subskrypcji różnicy. Tak. 3 miliony 900 tysięcy, tam 990, nie, dobrze mówię, 999 tysięcy, 60. Idę się zabić. Jest monument. A, tutaj. W końcu będziesz miała swoich bohaterów. Jej. No. Jakaś tam minimalna cząstka entuzjazmu w tym była.
Już lecę, już pędzę. Chyba, że cię stroluję. Tu wiesz, kupa przeciwników. No, wiedziałem. Co? Ojejku, oj, a żuczek, oj nie. O, żuczek to, nas już, wybije. To już po nas. Wadź tych bandytów, żuczek to jest nasz największy problem. Ja go zabiję, poświęcę się. O nie, nie rób tego. Na których oni są poziomach? Na czwartym. Tak. Ja hostuję, więc pewnie dostosowują się do mnie. To nie na tak, chyba nie tak. Czekaj, wyślę ci kapłankę, żeby ci dała. Dziękuję. Naturę. Jestem wdzięczna za ten dar. Ach, daj spokój. To nic takiego, tylko 200 zł. No, to ty tu sobie niszcz, a ja ich obudzę. Słucham? Nie słyszę, bo idę sobie. Na serio, idę w czwórkę na żuczka. Muszę przemyśleć swoje życie. Bandzior z ciebie. Dziękuję. Bandziorów to ja zjadam na śniadanie. Choć nie zupełnie, bo zwykle jem bułkę. Spójrz na wojownika, którego sobie przywołam. Teraz go przywołuję. Ach, spodziewałem się negliżu. Wiedziałem. No jak się wszystko sprzedaje, no to wiesz. No, Nie wnikam. Znowu są... Nie, to Gragowi teraz. Grargowi wręcz bym powiedział. Grargowi. Jak to robi Pepe, nie? To jest fajne. Pepe Pandziobak jest super. Tak. Nie pomagaj mi, budynek Light Tower. A co, nie poradzisz sobie? Poradzę. No właśnie. Na zdrowie. Jeszcze nie koniec. A nie, jednak koniec. To zabrzmiała groźba, wiesz? To jeszcze nie koniec. Tak, jestem czarnym charakterem. Choć nie zupełnie, bo jestem biały. Jaka ciężka pała. Wiedziałem, że się zaśmiejesz. Wiedziałem. Z wiekiem gimbusiarski humor nie mija. To prawda. Szczerze ci powiem, że nawet przybiera na sile. Co? Idziemy ścieżką, czy idziemy do góry? Ścieżka, o Boże. Okay. Gin, żuk leśny. Ścieżką może pobiegł do góry. Znaczy ty ścieżką, ja idę tam. Okej. Tu są mini minotaury. Minitaury? Minitaury. Gdzie? Po prawej ode mnie. Okej, fajnie. Good luck and have fun. Dziękuję. Team bez spodni, no. Czekaj, tu będzie chyba zakręt w prawo, tak mi się wydaje. Tam u ciebie, u mnie? Nie, tam gdzie ty idziesz. No to tak. Mój krasnoludy, nie? No. Taki goblin z takimi sztyletami fajnymi. Na tej mapie tutaj ogólnie była ogromna, gigantyczna armia. Ha, tutaj były minitaury, tam gdzie ja idę. O. A ja tu nie idę sama. Śpierdalej. To czekaj, wyślę ci mojego najlepszego wojaka. Sam przyjdziesz? Nie. Znaczy drugiego najlepszego, no dobrze.
What is the wrong desire? Ty już się lejesz tam? No. No to ładnie. Polecz się może. Generalnie dobrym pomysłem było poczekanie na mnie, ale... O, zginęłam. Patrz. A, niech to. O ja, kto by się spodziewał? Ty, mój wojak dalej żyje. Serio? No. O, już nie żyje. Mówiłaś wojak? Hmm? Powiedziałaś wojak czy wujek? Wojak. O Boże, mój wujek żyje. O! Patologia Rules. Oczywiście. To jest kapłanka? Kapłanka, no to no. Git. To damy radę. Ja ofensywa, dwa razy to samo zaklęcie na tym samym levelu, nice. Ja, dlaczego ten Skype musi tak dziwnie działać akurat wtedy, kiedy coś z tobą gram? Co? A co ci się dzieje? Piszą. Czego dajesz, nie dajesz się na niewidoczny? Jestem na niewidocznym, a oni o tym wiedzą. No to ale ich. Ignoruj. Znaczy się. Lewo mamy. Widzisz, niestety prześwituje mi do Spellforce'a. Tak? Żyjesz? Żyję. No, w końcu przebrnęliśmy mniej więcej przez te mapki RPG-owe. A tam widziałem jeszcze ze dwie na liście. Ech, to będzie męka. Męka, powiadasz? Męka przez EN. Widzę, że Hulk z ciebie wychodzi. Nie, musiałam się po prostu rozciągnąć. A tak mi ten fotel skrzypi. Już dzisiaj w sklepie byłam i się ten rozglądałam za fotelami. Myślałaś, że go nastraszysz. No. Dawaj tutaj tego Isztwana, idziemy na tych ludziów. No, ojejku, no tak, bo tutaj będzie pewnie największa baza. Spoko, pokonamy ich. Jeju, szkoda, że tutaj... Może ja pójdę pierwszy, co? I będziesz mnie leczyć. Jasno. Już. Jedziemy z koksem. Kurde, bez Isztwana ciężko jest wygrać u mnie. Tak? No miał największy damage. Znaczy, ciężko wygrać. Dłużej po prostu trwa zabijanie minionów. Minionów, potworów. Gdzie jest mój? Aha, stoi sobie. Ty, tu jest portal. O nie, to szaleństwo. Zwariowałam, nie? Co? A czy to coś nowego? Bardzo śmieszne. Ty. Na jakiejś wysepce jest fajna skrzynka. Mam portki dla niego, już nie biega nagi. Wow. Teraz na pewno jest zadowolony ze zmiany. No. Mam nadzieję. W sumie by było nawet dziwne, gdyby nie był. No cóż. Chociaż w sumie biegała w towarzystwie dwóch dziewczyn.
nieważne. Co nieważne? Bardzo ważne. Ojejku, tu jest jeszcze coś do zabicia. Ciekawe, czy usunęli Tom? Co? Ołtarz. Od druidek. Chyba nie. I chyba tu jest... Nie, nie usunęli. Dalej jest. Na razie widzę Jeff Koleny i Lenny. Weź tą skrzyneczkę, co tam masz. Tą tutaj zaraz za wejściem? Nie, tą, która stoi obok Drago. O, jaki fajny pancerz. Jaki? Aha, Mrał. Tylko nie mamy 10 levela umiejętności bojowych. Oj, tam się czepiesz. No tak. Dobra. Ty masz przerąbane, bo ty na dwa fronty jedziesz. Nie, ja mam przerąbane, bo... W sumie jechałem na jeden front. Ciebie tylko. Tylko czy to jest wioska, bo tam była wioska orków ostatnio. Jak tędy przejeżdżałem. A teraz to... O nie, jest tam, bo ja w złe miejsce poszedłem. No niech to. To znaczy ołtarza już jako takiego nie ma, ale jest pomnik. Pomnik. Pojemnik. No proszę bardzo, kogo my tu mamy? I to samo u mnie, bo widzę, że raz co najmniej dwie wioski. Jedna mini taurów, a... No, kupiec, Angus. Czemu ten Diago nie ma żadnych skilli? To jest smutne. Leczyłam cię, cieszysz się? Mnie nie, ale... Już znalazłem, wyleczyłam. Ale się cieszę. Znaczy, wyleczyłaś. Oj tam. Się czepiasz szczegółów. Przecież to było tylko draśnięcie. Będzie mi wypominał, no. O nie, plany od Darków, z którymi nie będziemy grać. No ale okej. Mam nadzieję, że nie będziemy. Co, jak mi się przez przypadek kliknie, to możemy zagrać. Nie martw się. Ja tutaj będę patrzał, kogo wzięłaś. O kurczę. Co? Padła mi. A, bo gram na dwa fronty i tak jakoś. Tak jakoś wyszło. Gdzie jest mój monument? Aha, tam. No to będzie bieg przez całą mapę. Dziewiąty jest! Ja mam jeszcze piąty. No, ale my gramy w trójkę, więc... w dwójkę, Boże. Więc ja muszę mieć wyższy, żebyśmy dali radę. Nie. Czekaj, co tutaj w raz, dwa, trzy, w to wezmę... w to i w to. Machaha. I oczywiście nic nie mogę ulepszyć. Sweet. Przydałaby się pomoc. To weź tam iż dwa do siebie, ja już chyba nie będę tutaj mieć żadnych wiosek. No, chodzi, żebyś mi przybiegł go pomóc wytępić trochę tych żuczków. Już tam do ciebie biegnę. Żuczku. Wziąłeś czarną magię, czy magię żywiołów? Jejku, serio? Co? Czekaj, niech magię pomyślę. Śmierć, nekromancja, klątwa. Wolę magię żywiołów. Racja. Dobry wybór. Dziękuję. Też bym to chyba wybrał. O Jezus Maria. Co? Będę musiał lepszać inteligencję i mądrość. Przecież to niemożliwe. Taki ze mnie ham. No. Jesteś okropny. Ma jakieś zaklęcie? Nie. Bo po co? No to kurczę, skoczę się na marketplace, tam sobie coś kupisz.
Od tego ta mapa jest. To fakt, ale wiesz, na pierwszym poziomie to raczej wątpię, żebym znalazła coś fajnego. No, najpierw masz piąty. No, to znaczy tego zaklęcia mam pierwszy poziom. Właśnie się zdziwisz, bo chyba znajdziesz. Tak? A nie jestem pewny. Dobra, nie lubię grać trollami. A czego? Bo ich budynki zajmują strasznie dużo miejsca. No fakt. A trolle same w sobie długo się budują. Są kosztowne. Nie! Znowu się lejesz, dupo! Jezu, jaka... Co? Nic. Znowu mi padła i przez pół mapy bym musiał... pierdzielać. Wiesz, jak to fajnie zabrzmiało? Znowu się lejesz, dupo. Chociaż w sumie nie powinnam się z tego śmiać, bo wiem sama po sobie, że dupa potrafi żyć własnym życiem. Nie wnikam. Czyżby ktoś miał przypadłość hemoroidów? Nie w tym sensie. Wiesz, kobiety mają tę przypadłość, że wiesz, nieważne jak się odchudzają, ich dupa w pewnym momencie zaczyna żyć własnym życiem i po prostu rośnie. Chyba dobrze. No nie wiem, czy dobrze, bo wiesz... znaczy się... Rozumiem, że niektórzy mężczyźni lubią, jak kobieta ma krąglejsze biodra, ale wiesz, jak tu jesteś szczupła, a dupę masz wielkości tarana, to znaczy te ciężarówki... To już za trafne porównanie. No wiesz, no ale są takie. Mój kolega na nie mówił ten, że mają figurę gruszki, nie? Albo figura osa. Że tutaj wąskie, tutaj wąskie, a tutaj nagle wiesz, takie giga. Może i tak. Łupy dla mnie. Czarna magia. Mój umysł. Magia żywiołów, lód poziom trzeci. Czyżbyś coś dodawała, czy nie? Nie, ale szukam. No, pójdę chyba w ogień. W lód pójdź. W lód? Jest potężniejszy, powiadasz? Nie, ale przydaje się jak zatrzymuję. Nie wiem, jak to się... Z Lola mi się utarło, że zestunuję przeciwników. A, no rzeczywiście. No to pójdę w lód. Oba są najlepsze, no. Tylko że ta gra nie uwzględniła takiego czegoś jak szok termiczny. No fakt. Natura 3 i defensywa 5. Jej! Wskazuje na mapie wszystkie złoża Lenny i Ari na dużym obszarze wokół maga. Fajnie. Chociaż nigdy tego nie używałem. Idę do ciebie. Chociaż już nie potrzebujesz mojej pomocy. No, jak byłem mniejszy, powiedzmy, bo nie powiem, jak byłem mały, to ten... Jakie przeżyłem rozczarowanie, jak pierwszy raz to grałem. Tak? To znalazłem ten... jak się nazywa? Zaklęcie takie, co pomaga ci hipnoza, czy coś takiego, że przejmujesz przeciwnika, nie? Mhm. W końcu tak długo zbijałem level, żeby to zdobyć i się okazało, że to nie działa na przeciwników na moim poziomie. Było mi smutno. Cała historia mojego żywota. I wtedy skończyło się moje życie. Tak. Z tamtej pory mam uraz. Powinno być na odwrót, że ja tankuję, a mój kapłan mnie leczy, a nie, że ja, że kapłan tankuje, a ja go leczę. Komuś się popieprzyły priorytety. No wiesz, przetłumacz strategię SI w tej grze. No, ja no... Tak zrobi, jak na swoje czasy zrobi wspaniałą gierkę. To prawda. Ponadczasowa. W ogóle, była kiedyś popularna ta gra? Wątpię, nie słyszałam, żeby jakoś taką większą popularność zdobyła. A szkoda. O, elfie i krasnoludy.
Alfa i Krasnod, no co dostałaś? Plany? No. Plany, co my tu mamy? O, tego chyba nie mam. A nie mam go. Dom księżycowego srebra też mam. Kopalnia księżycowego srebra również posiadam. W sumie, czego ja nie mam? O, widzę, że pan internet się ogarnął. U mnie? No chyba. Kurczę, gdzie jest pan... Aha, jest pan. Pan pająk. Dobra, trzeba uwalić te minitaury na górze. Minitaury? Tak. No to są jeszcze ludzi. Co ludzi? Plany. Chyba, że to jak ty zbierałeś. Chyba ja... W sumie mamy w elfach. No wszystko mam praktycznie oprócz tego pieprzonego chatki. Zły rodzajnik. Oprócz tej pieprzonej chatki leśnika. To ty to rozróżniasz? Rodzajniki i tak dalej? Tak. Zdarza mi się. Ty weź. A ty nie? Kompletnie. Poza rzeczownikiem, przymiotnikiem i tym, czasownikiem, to ja nic nie rozróżniam z języka polskiego. Żadnych tych innych. Aha. Już ja się dziwię, że ja w ogóle maturę napisałam i to jeszcze rozszerzoną z polskiego. No to nie chodzi o gramatykę, tylko chodzi generalnie o literaturę. No to też prawda, chociaż to jest w sumie trochę głupie. Nie, dlaczego? No wiesz... Język polski to powinno bardziej się zwracać uwagę na właśnie takie, taką gramatykę i tak dalej. A pierdoły! Na ortografię chyba. I tyle. No w sumie też racja. Wiesz, poprawnie mówić, pisać, tyle. Cała ich rola, a nie, że mają mnie uczyć, że podmiot zajmek jakiś. Do tej pory nie wiem, co to jest zajmek. Wiesz, ja nigdy nie ogarniałam. Jakieś zdania podrzędne niezłożone, nie? Miałem w ogóle dysleksję. Zawsze to jakaś linia obrony. No, tylko że ja mam taką prawdziwą dysleksję. Czyli się na przykład... Wiesz co? Ja znam osoby, które mają dysleksję i po prostu czytali dużo książek i jakoś sobie radzą. No to też fakt, ja też czytam bardzo dużo książek, ale dużo bardziej mi pomogło, jeśli chodzi o taką samą ortografię, samą w sobie, pisanie różnych tekstów. Ja mam taką pracę, że muszę bardzo dużo pisać, ale mimo to i tak mi się zdarza, że na jedną kartkę A4 potrafię zrobić 10 błędów ortograficznych. Mimo iż piszę bardzo dużo i czytam bardzo dużo, więc... Na przykład wiem, że rzecz się pisze przez RZ, ale z uporem maniaka przez cały czas piszę to przez rzecz z kropką. Nie wiem dlaczego. Idź do psychologa. Byłam. Może masz jakiś uraz. Dlatego piszę przez rzecz z kropką. Nie gońcie mnie, minitaury. Jeszcze mnie pają. O, zaklęcia są. Możesz sobie kupić u niego zaklęcia na pierwszy poziom. Gdzie? U mini sklepikarza. A, ty tu poszedłeś. To tak nie działa. Nela. Jezus Maria, kot mi się rozciągnął pod biurkiem, mikrofon mi się zaczął czepać, ja się zastanawiam, kurwa, co się dzieje. A to zwykła była... Nie, bo to zła kobieta była. Tak to powinienem powiedzieć. Walczcie. Ale mam hajsu, jak lodu po prostu. Ile masz? 5148 złotych monet. Serio? Tak. O ty w mordę. Ja biję tą złotą monetę. Znaczy, o nie. Ja muszę kupić sobie jakąś switaśną broń jednoręczną. Dobra, to sobie kupię. Jakieś dżinsy se też muszę sprawdzić. Dżinsy. O kurczę, ja chodziłem z mieczem na pierwszy level. Jaki noob.
nowe jeansy. Mam. Czekaj. Muszę sobie zobaczyć, czy ona ma jakieś zaklęcia na drugi poziom z białej maki. Trzeci, no oczywiście, pierwszy i potem trzeci. Logiczny. No po co im drugi, nie? O, ale jest obszarowe na drugi poziom. Sobie kupię skręcio. Jaka chujnia. Dobra, w każdym razie, jak będziesz miała chwilę, to sobie wpadnij tutaj. Mam fajne zaklęcia. Serio? Mhm. To sobie pójdę. Kupiec Lia. Aha. Kupiec Nial. I kupiec Angus. Ja. No kurczę, ja ci nie pomagałem. O, spoko. O, jakiś nowy runiczny wojownik. Kogoż przyjęliśmy do własnego grona? Runiczna uczniszka Caitlyn. Powinno być Ashe, ale dobra. Ashe? A no fakt. Bo Caitlyn przecież to jest ta... zwalczy w zwarciu na sztylety. No. Dobra, to ja idę pod portal i jak... skończymy to. Jak skończysz kupować, to powiedz. A ty dopiero skończyłeś. No. No bo troszeczkę się rozglądałem za jeansami. Nie, to ja bazuję na tym, co mi wydropi... Oj, co mi wydropi z tych... Ja muszę mieć, kurczę, jakąś fajną tarczę, bo to jest tarcza z pierwszego... Nie, tarcz 4. No dobra, nieważne. Leje się przy twoich wojownikach, a ci stoją. Gdzie stoją? Patrz, gdzie ty patrzyłaś? Oni się rzucili od razu. Oni po prostu to rozegrali strategicznie, pomyśleli, a? Że minitaury pomyślą, że mu nie pomożemy, a mu pomożemy i widzisz, i się rzucą. Po prostu nie rozumiesz strategii. Oczywiście. Mówię, że biał ziemia, magię. Czekaj, czy uwaliliśmy wszystko na tej mapie? Chyba nie, bo nie pisało wygrane. No czekaj, bo jeszcze leje budynek. A, no fakt. I chwila prawdy? Jest! Jej! Ale jesteśmy dobrzy, oje! Oj, jesteśmy tak. Tacy wspaniali! Jak ty! A jej! Jednak... Ej! A jednak się zdążył jeszcze pojawić. A to drań. Dlaczego taki wysoki poziom magii lodu? Lód 4. I umysłu. On nie ma nic z magii lodu. Jak to nie ma nic? Chyba ty nie masz. Serio nie ma nic? No, dla mnie nie ma nic. Kurczę, ja tam widziałem coś dziwne. No dobra, nie wiem. Nie będę wnikał. To może tobie pokazywał. Nie no, może po prostu się nie przyjrzałem, tylko widziałem, że lód, że ogień. A na, z ognia coś było? Też było, ale też na wyższe poziomy tylko. Dobra, co kupisz jakieś jeansy? Jak kupisz mi jeansy, to... Ile ma twoja tarcza? Zrobię ci tarczę, co? Co? Ile ma twoja tarcza? 30 pancerza, 5 zwinności, 5 zręczności. A ja mam tutaj tarczę, 35 pancerza i 5 siły. O, jest 35 pancerza, 10 wytrzymałości, inteligencja 5, mądrość 5, charyzma 5. Aha. Gdzie? Kurde, to ja tego chyba nie widzę. Ilia. To czekaj. A na który poziom ten? Ta tarcza? No. Już ci mówię. Dowolna umiejętność magiczna 6. No ja? Mhm, już. Dzięki. Od razu się cofnął. Już biorę, szczególnie, że mam biała magia na pierwszym poziomie. Myślę, że jakaś bojowa, tu nic. No, dobra, niestety. Już? Koniec? No, możemy już kończyć. Dobra, no to... To dziękuję wam za uwagę w tym odcinku i do usłyszenia w następnych. Na razie. Pa.